Siemanko, z tej strony Sermisiek. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Mount & Blades 2 Bannerlord. Jak widzicie, nasza armia tutaj się znajduje po bardzo sporej bitwie i wiele komentarzy było ostatnimi czasy, żeby jednak zrobić całą kawalerię, żeby zrobić bardzo, bardzo mocną armię samych kawalerzystów, taką husarię, jak to określiliście. No i takie pomysły pojawiały się już wcześniej, dlatego ja jak najbardziej jestem w stanie to zrobić. Komentujcie, piszcie, co wy o tym myślicie, czy jednak nasz oddział powinien być mieszany, czy tak jak jest w założeniach serii do tej pory, że mamy samych legionistów i łuczników, czy chcielibyście mieć na to wpływ i coś zmienić. Jeżeli chcecie, żeby była to kawaleria najsilniejsza, jaka może być, taki oddział naprawdę, taka a la husaria, to piszcie w komentarzach emot ikon konika albo kawaleria. Jeżeli chcecie, żeby była mieszana, no to piszcie w komentarzach mieczyki, emot ikon, albo po prostu mieszana. A jeżeli chcecie, żeby pozostało bez zmian, no to po prostu wyślijcie łapeczkę w górę, emot ikon, albo że po prostu bez zmian, czyli nadal założenia będą takie jak na początku, czyli po prostu nie zmieniamy nic, tylko tutaj będziemy mieć dalej legionistów i łuczników, tak jak to na początku przyjęliśmy do wiadomości. No ja z racji tego, że chcecie kawalerię wstępnie, no to już zarekrutuję troszeczkę tego wojska, żeby później było trochę łatwiej, sprawniej i lepiej. No i oczywiście wasze zdanie bardzo się liczy, biorę to pod uwagę zawsze. No i też właśnie zależałoby mi na tym, żebyście byli zadowoleni, żeby wam się miło i fajnie oglądało. Dlatego staram się jak mogę, żeby te odcinki były ciekawe. Handlujemy, walczymy, działamy, będziemy później też podbijać i naprawdę jest co robić. Staramy się jak możemy, żeby tutaj naszą armię utrzymać. Ok, w sumie to sprzedajmy wszystkich oprócz naszych tutaj wyszkolonych żołnierzy. No i też pohandlujmy. W sumie teraz możemy te wszystkie konie zostawiać, bo jak będziemy robić tą kawalerię, to na pewno będą przydatni. O, rumaki. 34, biorę wszystkie w sumie. Ok. Bierzemy wszystkie, bo mogą nam się przydać tutaj. No i lecę rekrutować armię. Musimy uważać, bo dużo wrogich oddziałów tutaj się porusza, ze względu na to, że trwa wojna na dwa fronty. Co nie jest wcale łatwą sprawą. Ale tak jak obiecałem, że się postaramy, tak też robimy. Trochę grabieżców tutaj się przemieszcza. No i zobaczymy, co to tutaj wyjdzie z tego wszystkiego. Ok. Ok, mamy fulla. No i bandziorki, no sorry, ale chcą to, chcą do nas dołączyć, no nie wierzę. Sprawiedliwość. O w mordę. No rekruci nie są zbytnio wytrzymali niestety, jak widać. A my lecimy jak najszybciej się da. No i musimy też tutaj pomyśleć na tym, żeby może zrobić jakąś karawanę. Gdzie my tu mamy? Zaraz zobaczymy, gdzie tam ci nasi ludzie są, gdzie oni się znajdują. I co my tu mamy? Maksymalne punkty życia. O. Albo... O, kara za rannych członków. I wierzchowce. Spoko, jakbyśmy tą kawalerię robili. Dobra. I teraz tak, musimy podziałać na pewno, żeby wyszkolić. Może właśnie, może ktoś tu będzie ciekawy. Jest, są ludzie. Grabieżcy nam tu na wieśniaków chcą napadać. Musimy też oczywiście uważać na lordów, bo też ich trochę jest. O, jest.
O, tak, ja ci współczuję, kobitko. Dobra, czekajcie, bo lecą. Pytanie, czy ja tu będę w stanie tą karawanę złapać? To może być bardzo problematyczne. Ale pewnie się uda. Haha. Dawać towary do boju. O, jaka ładna mapa. Piękniusia Milusia. Ale już to armia ładnie się prezentuje. No coraz lepiej. Okej, no i wszyscy chodźcie za mną. Teraz was tu ładnie ustawimy, piękniusio. Dawać. Bo jeszcze zdążą przejść przez tą rzekę. O wy. Tarczą się bronisz, o ty. O, wy konika mi chcieliście. Dawaj konia. Kill them all. Pytanie tylko, czy my na nie będziemy mogli jeździć? Pewnie nie. O, jest. Mamy nowego konia. Kurde, ale znowu nam rekruta zdjęli. Dobra, zabijani ładnie. Super. Pyk. O, ale jeńców bierzemy. O, i konie mieli w karawanie ładnie. Jedzie kolejna. Musimy ich tu trochę ten straszyć. No i co, no i ta wojna raczej dla nich nie była opłacalna za bardzo. Chyba ich tak nie dopadniemy, wiem, że mamy trochę za wolną armię. Ale z drugiej strony, zaraz ich tu w góry zagonimy. No i pięknie. O, ten co tu robi, gościu? Chyba mu się drogi pomieszały. Kurde, też jest taki szybki? No nie wierzę w to. Czekajcie, musimy tu na niego zapolować jakoś. Cieka. Kurde, mogłem się skupić na tej karawanie, to bym dał radę. Zaraz tu gościa. Złapiemy. Mam taką nadzieję. O, kryjówka bandytów. Przydałoby się ją ogarnąć, zaraz to zrobimy chyba. Lecę, bo jest akurat już ciemno, złapujemy się, a tak, yeah! Do boju! Kryjówka bandziorów. Bandziorki niczego się nie domyślają. Ładnie sobie ogniska rozpalili.
A my ich tutaj łapu capu. Mojego bym nie trafił, jeszcze by było. To ci bandziory z lasu. No nie wiesz, że akurat zdążył strzelić. O ty. Tam są jeszcze, sobie idzie na spacer. A tu nagle taki ząg. Bo Sir Misiaczek z drużyną napada. O boju. No i wykończeni. Przejmujemy te szałasy. Dobra. Z racji tego, że tutaj takie szałasy macie pobudowane, to dawaj pojedynek. Ale ma zbroję skubany. No nie wierzę. Na hita. O Jerona. O panie Włodku, ty. Tyle dostał i mnie zdjął na hita. Jednym ciosem, takim toporkiem. Ja nie wiem, chyba ten mój mieczyk to nie jest jednak taki ostry, jak się wydaje. O, Likos, siemaneiro. Co ty tu masz, panie Likos? Jaką ty masz armię? Legionistów, strażników. No, taka armia, widzę. To jest moja, a jego to nie widać, widać. Jest. Dawaj. Super. Dobra, ładnie. 42 jeńców, ale pięknie. Okej. Oho, ho, jakie rzeczy ładne. Ale hajsu, dużo wszystkiego. Cieszy mnie to niezmiernie. Dawać mi tu żołnierzy. Oho, ale żołnierzy, wow. Jadę na tą karawanę. Oj, nie damy rady. Po tej walce. Trochę rannych. Ich bandziorki gonią, ja ich gonię. Dobra, jadę do Mizei. Chciałem im pomóc, ale widzę, nie dał rady. Okej. Okay. No i tak, sprzedaj jeńców, subcio, pandelek. Pyk. Jak takie tanie konie, to trzeba kupić, bo mogą być przydatne. Za niedługo zobaczmy, kogo tu mają za rekrutów. Dobra, mamy rekrutów. Fajnie. Lecimy po następnych i zaraz zobaczymy, co się będzie działo, bo widzę, że armii coraz więcej. Bardzo dużo się dzieje. Co chwila kogoś tam zbierają. Walki trwają nieustannie, jak zresztą jesteście w stanie zauważyć, ale że tamten hercz mnie tak potraktował, to aż nie jestem w stanie w to uwierzyć, że tak to się podziało. Wszystko, gonimy go. Nie odpuszczam.
Nie mamy na pięku od początku już tej rozgrywki, także będziemy działać. Chodźcie no tu. O, jaka mapa ładna. Mamy już aż 10 w kawalerii. Nieźle. Dobra, pięknie. Pięćdziesięciu chłopa. Archers, footmen, move! Archers, forward! Soldier, move! Move! Forward! Move! Forward! Archers, tak, niech się ustawią ci. I niech się tu tak ładnie ustawią, o. Super, a ci niech się ustawią tu na razie. Dobra. Już się tam też układają, ładnie widzę. No i łucznicy zrobią robotę, przynajmniej powinni. Oho, ho, ho. Trochę tych noży leci jednak do rzucania. Kawaleria stąd na góreczce widzę nie radzi. Do boju. Dobra, ładnie. Och, kosi, kosi, łapci. No i takie straty to ja rozumiem. Jesteś w mojej niewoli, dawać do więzienia wszystkich. No i trochę zarobiliśmy. Biedni wieśniacy tam co chwila biegają. Okej. Okay. Koniki mamy, piękniusio. Jakieś tarcze może większe, fajne będą. U, 34 tysiące. Ale piękna. Dobra. Teraz to ja się czuję naprawdę jak wojak z krwi i kości. Co prawda musieliśmy w siebie trochę przyinwestować, no ale czasami trzeba. Musimy sprawdzić tylko ładunek, okej, okay, okej. Okay. Co tu się dzieje w pobliżu. Wróg no nie ma lekko z nami, dobrze widzicie. Jakieś karawany czy jakieś wrogie oddziały. O, dobra. Aż taki kozak to ja nie jestem. 700 chłopa jedzie. Zaraz ta karawana tu powinna przybyć. Raczej mnie nie widzieli aż tak bardzo. Dobra, nie biorę tego pana z Jawalów. Poczekamy sobie na karawanę. Na garcarza. No i cudownie. No niestety
w górach mają pewien taki przypadek, że już no nie mają szans. Bo my ich już tutaj łapiemy. No nie wierzę. No to się nazywa mieć po prostu szczęście, jakich mało. Ciekawe, co oni tam postanowili. Aż mnie to bardzo ciekawi. Co to się podziało? O, no dobra, za tyle to się mogę zgodzić. Za tyle to się możemy zgodzić. No, radzimy sobie dosyć nieźle, nie ma co tutaj mówić. Dobra. No to jedziemy szukać dalej. Ale mieli no dosłownie szczęście. Takie szczęście mieli. Aż sam się dziwię, że tak to wyszło. To na kolejny front, teraz musimy kawałek niestety przejechać. Kawałek drogi przed nami. Oho, ho, ho. No, gosteczku, gosteczku. Smuteczek. Oj, 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 aż dwie karawany. Dwie karawany nie wiedzą, z czego sermisiek jest znany. No i tak się właśnie ładnie można wzbogacić. O, jak ładnie. Dobra, tak. Tych tu zostawmy. Ładny zasięg, piękny. Ale w głowę ładnie dostał. Dawać w nich. Kawaleria do boju. Gdzie tam jeszcze są? Tu jest jeszcze kilku ich. Masz szczęście, że tyle drzew. O, zwycięstwo! No i to jest to. O, biżuteria. To w niej tej drugiej nie zgarniemy niestety, bo nam zdążą uciec. Dobra, jeszcze jednego rekruta potrzeba. Okej. No i szukamy wroga. Cały czas szukamy wroga. Cały czas się dzieje. Cały czas walczymy.
którzy jak zaraz będzie wróg u bram i będzie ich sporo. Wykorzystali sytuację, dwa zamki nam tu zdobyli. O, źle się dzieje. Źle się dzieje, żeśmy mieli jedną wojnę i widzę, że tutaj się panoszą, a jest ich naprawdę sporo. Dobra, gościu nie wie, co tu zrobić, ale ja wiem, co zrobić. Bo ja go zaraz ścignę. Kurde, zdąży mi przez ten las uciec skubany. Ale grabieżcy nie zdążą. Okej, super. Cudownie. Musimy tutaj teraz uważać. O, dobra. Daje mi się. Musimy zobaczyć, kogo on tu ma. Wyszkolony. Ciężki jeździec. Ekwita. O, w mordę ten. Jaką on ma armię mocną. 106. Dobra, czekajcie, zaraz zobaczymy, czy ten nasz gościu tutaj chętnie nam pomoże, czy nie za bardzo, bo tam jeszcze widzę, ktoś jedzie. Zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Idę do zameczku. Dobra. O, jaka niewiasta. O, możemy z nią pogadać, ale nie. Poczekamy chwilkę. Kościół się zniechęci. Nie no, może i bym tam z nim powalczył, bo to byłaby bardzo ładna walka, ale byłyby bardzo spore straty, więc jakby no, nie uśmiecha mi się tak. Idziemy do turnieju. Zobaczymy, co ciekawego jest do wygrania. Dawnośmy nie walczyli, ostatnio nawet tak nie do końca ładnie te nasze walki wyglądały, więc teraz wypadałoby pokazać się z jak najlepszej strony. Dobrze wycelować. No nie, myślałem, że pojedzie, ale nie ma na razie zamiaru jechać. Dobra, zszedł. No i teraz gościa czatu. Ale dostał pięknie w serce. To jest moc. Zatłukliśmy go. Pięknie. I pięknie. No i dobra. I teraz goście musi uważać. Wygrana. Piękne zwycięstwo w dobrym stylu, jak to zawsze bywało. I co my to mamy za hełm? To mnie bardzo ciekawi, gdzie ten hełm tu jest zdobyczny. No to lipa. Ale może mają mi coś do zaoferowania ciekawego. Może macie jakieś fajne hełmy dla takich ludzi jak ja. Mamy ziarna dużo. Masełka mamy mało, to by trzeba było dokupić. Winogrona, o jakie tanie ryby, mięcho, oliwki, dobra. I zobaczmy, co my tu mamy za hełmy ciekawe, za 30 tysięcy. Ło, ho, ho, jaki,
Jak i drugi, ale no, byłby już fajny. 39 tysięcy. Ładny, ale drogi. Wow, no to już w ogóle by było pięknie. Piękne te hełmy, dobra. Kiedyś nam się uda zarobić. Mam taką cichą nadzieję, ale zobaczymy. Okej. To wracamy z powrotem na front, bo źle się dzieje. Silne wrogie armie tutaj biegają. Nasze zamki padają. O, dobra, dawaj, to będzie ładna bitka. Będzie bardzo ładna bitka. Kobitko, no sorry, winę tu, ale... Do boju! O, w mordę, ale mapa. Oho. Dobra, taktycznie się rozstawmy. I poczekajmy, co tam sobie wróg zrobi. Dobra, archerki ładnie rozstawieni. A, konnica niech będzie tu. W razie W. Dobra. Ale tam wparowali. O wy, tak to się nie będzie działo. Dawać ich tu. Zdejmę cię z tego kucyka. George! Kurde, musiałem dostać. Trzeba im tego generała wyciąć. Nie uciekaj. Ohoho. No nie wierzę, że go to nie ciachło. No mój teraz mi wybił tu. Dobra, jest. Myślałem, że znowu zblokuje. Widać, że doświadczony łucznik. Ładne zwycięstwo. Cudowne. No i jesteś w niewoli. Sorry, winę tu. O. Piechota. Łuczników. Ho, ho, ho. Ale jeńców. Ale jeńców ładnie. Tak, to można walczyć. Szkoda, że ten zardzewiały i tak dalej, bo jeszcze się okazało, że patrzcie, że był lepszy niż moje. Trochę zarobimy na tym przynajmniej. Okej. Jedziemy. Cudownie to wyszło. O, lenoszyk tu jedzie. Dawać na ten front, bo nie ma to tamto.
Więc zobaczyć, co tam z tymi naszymi, gdzie oni to są. Epi i Likaron. Likaron. Epi, a Likaron tutaj. O, daleko. Dobra, jedziemy do Epi. I zaraz robimy tą karawanę. Może w końcu jej tutaj nie rozwalą. Taka cicha nadzieja. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak praktycznie to my teraz jedziemy po ziemiach wroga, które były kiedyś nasze. Nie wiem, czemu tego zamku nikt nie chce odzyskać. Zaraz zobaczymy, co tu się w ogóle dzieje. Wieśniacy, dobra. Ilu tu wy macie tych ludzi? 114 obrońców. 114 obrońców. Okej. Ale króci, wow, biorę wszystkich. A tych naszych się tu wyrzuci. Robię tą karawanę. Tak, karczma. Gościem zagadajmy. Dobra, i teraz tak, karawanę, lepszą karawanę. Dobra, 22 tysięcy niech będzie. I zobaczymy, jak sobie gościu poradzi. A tu ktoś tu pali to wszystko. To nie był ten z taką dobrą armią. Piechota, łucznicy. Coś mi się wydaje, gościu, że chyba się spotkamy. Ale będzie ładna bitwa. Ale będzie cudowna bitwa. Ale zobaczycie ją już w kolejnym odcinku. Także zachęcam do oglądania. Wpadajcie na kolejny odcinek. Jak widzicie, dużo mamy rzeczy. Jak widzicie, nasza armia się rozwija. Oczywiście nie zapomnijcie o komentarzach, które mają wpływ na tą serię, bo już trochę koni nakupiliśmy specjalnie, żeby tą naszą armię rozwijać. Więc wszystko w waszych rękach. Trzymajcie się. Pozdrawiam.